Czy ty jesteś szurem? W momencie, kiedy pojawia się człowiek, który próbuje zadawać pytania w rzeczywistości, w której zdawanie ich jest nie to, że nieakceptowane, ale dyskredytowane, no to najlepiej go nazwać szurem. W ogóle nie rozumiem, czemu się uczepili tego dwutlenku węgla. A czego powinni się uczepić? Może powinni bardziej zwrócić się ku naturze. Jakiś czas temu był taki człowiek, który zapytał kongresmenów, czy wiedzą, ile jest go w atmosferze 5%, 7%. Żaden nie wiedział, że to jest 0,04. To trochę mówi o tym, jacy ludzie chcą narzucać pewne ograniczenia na człowieka i jaką mają wiedzę na ten temat. Jak bardzo są zaprogramowani w duchu podążania za pewną ideologią i nie kwestionowania tego. I to są ludzie, którzy narzucają coś społeczeństwu. Jak ma funkcjonować, czego ma nie używać, co ma jeść. Jeżeli bazować na tym, co piszą w książkach swoich, to to nie są dobrzy ludzie.